Kolejne pytanie, które się nasuwa, czy można uniknąć skręcenia stawu skokowego? Uniknąć, trudno powiedzieć, czy można uniknąć, na pewno można zmniejszyć ryzyko skręcenia stawu skokowego. Co w takim razie zrobić? Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do sportu. Treningi, które się wykonuje, biegowe, powinno się zaczynać początkowo od małych obciążeń, powinno się stopniowo zwiększać intensywność tych treningów, zwiększać obciążenie, zwiększać dystanse i to nam zapewni, że narząd ruchu będzie przygotowany odpowiednio do wielkich, dużych dystansów i biegania już na takim profesjonalnym, zawodowym poziomie. Bardzo ważne jest też przygotowanie mięśniowe, czyli wzmacnianie mięśni, bo to nam da stabilizację. Pamiętajmy, że staw skokowy to nie są tylko więzadła, które stabilizują staw, ale także są mięśnie, które dynamicznie stabilizują staw. I w takim razie im mocniejsze mięśnie, im lepsza kontrola nerwowo-mięśniowa, tym stabilniejszy staw. I drugi czynnik, który wpływa też na stabilność stawu skokowego, jest dobór odpowiedniego obuwia. Mamy stopy supinujące, mamy stopy pronujące, mamy stopy normalne, bardziej wysklepione, mniej wysklepione. Jeżeli nie mamy prawidłowo dobrego, dobranego obuwia, które będzie nam ustawiało w sposób neutralny tą stopę, to może dojść właśnie do skręcenia, do zwiększenia ryzyka skręcenia tego stawu skokowego. Jeżeli nie można tego uzyskać poprzez dobór odpowiedniego obuwia, w takich przypadkach stosuje się wkładki, które są indywidualnie dobierane do stopy. W taki sposób ustawiają stopę, że stopa w sposób prawidłowy podczas biegu ustawia się na podłożu i te siły, które są rozkładane, są centralnie na stopę i w związku z tym dochodzi do zmniejszenia ryzyka właśnie skręcenia stawu skokowego.